Witam Was tutaj, cześć, to mamy Zenosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit. Głosowaliście w ankiecie na który kawałek mamy kupić. Ja nie kupię żadnego kawałka dzisiaj ziemi, ponieważ jak według mnie te kawałki zostały tak trochę kupione na złość mi, znaczy inaczej, może nie na złość, może źle odebrałem Wasze te poczucia, ale tak dziwnie i tych kawałków na pewno teraz nie będę kupować. Bo one mi są kompletnie teraz niezbędne i ankieta pojawi się jeszcze raz później. Nie wiem kiedy, ale się pojawi jeszcze raz ankieta. Liczę, że może trochę będą inne głosy. Dobrze, tak czy siak, tam pewnie tak wam się może pojawiło, bo już teraz w nowym programie będę renderować wszystkie odcinki. Dziś się zajmiemy tym owszem tutaj, a mianowicie zbudujemy sobie tutaj pole. Ponieważ głosowaliście w ankiecie, jasno powiedzieliście, były dwa największe głosy. Było, że chcecie kupić to. Tak trochę nie wiem po co. Tą część. Na pewno kupimy to i może to będzie prędzej, co kupię. I chcieliście kupić to. No, nie wiem też po co. Znaczy, jeśli już jakieś miejsca są wam potrzebne, to jest to i to. A tak poza tym to nie wiem. Tu było pytanie, czy ten chcecie, bo widzieliście, że tego nie chcecie. Nie, to nie. Budujemy sobie porcik tutaj, więc bierzemy sobie nasze ulubione narzędzia do edycji tytanu i zaczynamy naszą zabawę. A i właśnie, jeszcze zanim zaczniemy, bo nasza ukochana linia meta przechodzi samą siebie. Znaczy nie, ogólnie to już trochę się uspokoiło. Mogę trochę podnieść budżet, bo jest tam parę ludzi, ale były takie linie, na których na przystankach stało ponad 1000 osób, więc było naprawdę trochę za dużo. Dokładnie o tym mówiłem. Proszę bardzo, macie 1180 osób czekających na przystanek, na stacji metra. Wszystkie wagony są prawie pełne. Budżet jest tu prawie na maksa. Muszę go jeszcze podnieść. I to jest maks. 500% dałem. I nie mogę więcej. To jest tak jakaś przepływowa stacja, że ja im puszczę chyba osobną linię tutaj do komunikacji. Tak, to możemy wyburzyć. I dajmy sobie tutaj jakieś krematorium, żeby nie to ładnie tutaj teraz po cichu robiło za sprzęt. I tutaj tylko, żeby nie było, będziecie mieli taką małą proszę, o ścieżkę. I tutaj się możecie budować domki. Tak? Tylko nie, pędzę. Dobrze, tak, to tu się możecie budować. Natomiast tak, co ja chciałem zrobić? Także tak. Tutaj jest jakiś straszny problem z tą stacją. Nie wiem, może im puścimy jakąś osobną linię tutaj? Może to nie jest taki zły pomysł. Tu i tak są korki z tego co widzę na linii, ale. Dobra, na razie to tak zostawimy. Najwyżej później coś wymyślę, aby specjalnie tutaj jakiś pociąg jeździł czy coś. Dobrze, i jeszcze właśnie jest reklamane. Ta linia, no to tak. Jest jakiś pociąg. A, ta linia, no tak, jest w użytku, ale nie jakimś strasznie wielkim. Więc dwa pociągi wystarczą. I tutaj. O! Też nie jest źle. Dobra, ludzie nie czekają, to jest najważniejsze. No i tutaj spokojnie też, bo to jest taka krótka. Tutaj jedzie. Tutaj do uniwersytetu. Swanagą coraz więcej, zobaczcie, ludzi korzysta z naszego uniwersytetu. Aż się nie zastanawiam, czy niedługo nie będzie pełny, ale nie, widzę, że jest chyba niemożliwe. To jest chyba po prostu niemożliwe. Z metra ktoś tam idzie. O, nawet z dworca zaczęli korzystać. No, bardzo dobrze. Ale i tak z uniwersytetu będzie więcej korzystać ludzi później. No tak, z ciebie ktoś tam korzysta. Z ciebie ktoś tam korzysta. No, nasz poziom edukacji w naszym mieście się dosyć gwałtownie rozwija, więc z tym nie powinno być problemów. O, proszę bardzo, zobaczcie. Wszyscy, no może tutaj jest trochę jeszcze, nie wszyscy mają wyższe wykształcenie. Ale tak poza tym powinno być całkiem nieźle. Ci moi mają trochę gorzej, bo oni są dosyć nowi, więc no wiadomo. Wiadomo jak to jest. Jak to się jest nowy. Dobrze, ale już teraz bez zbędnego gadania przechodzimy do naszego portu, który miał być tutaj. I tak, plan jest dosyć prosty. Ja go wam go teraz pokażę. Nie mam żadnych rysunków jeszcze póki co. Rysujemy sobie tak. Rysujemy go sobie na poprzek, ponieważ jak ja patrzyłem tutaj, nasze statki idą właśnie, znaczy linia idzie po poprzeku. Po poprzegu. I w ten sposób będziemy też budować, więc budujemy sobie tutaj wał. Jakoś tak pociągniemy. Tu się wyciągnie i tutaj w drugą stronę. Tu i tutaj. To naprawdę będzie wielki port.
Sam jestem ciekawy, jak on będzie tutaj wyglądać. No ale pierwsze co i tak trzeba zrobić, to trzeba wyrównać teren tutaj. Więc no cóż, trochę forsy nam zajdzie, ale sądzę, że powinno to być dobre. Tak, swoją drogą, właśnie miałem powiedzieć, bo odcinek, jak widzicie, z City Scanners się teraz pojawił, no... No to nie jest normalny. Normalnie tak się odcinki z City nie pojawiają tego dnia. Ja wam od razu śpieszę z odpowiedzią. Ten odcinek, no, się pojawił, mogliście skojarzyć ze względu na ten film polityczny, który się ostatnio pojawił na moim kanale. Szczerze polecam, naprawdę, bardzo fajnie mi się udał. Tak, sam siebie jeszcze będę deklamować. O, to jest coś, czego ja bym chciał. Dobra, tak? Czekaj. Nie, bo tu jeszcze wody nie ma. Może trochę przesadziłem z tym zakrętnym gwiazd. Także tak, pojawił się nasz materiał polityczny, tam z Dominikiem go nagrywałem. No i ten materiał właśnie już jest, możecie go obejrzeć. I przez niego się trochę poprzestawiały nasze odcinki, bo musiałem go szybko wrzucić w miarę jeszcze, żeby nie był aż tak bardzo stary. Więc już jest, możecie go oglądać. Natomiast jeżeli chodzi o resztę odcinków, to tak. Ten odcinek się pojawi, tak jak zauważyliście, w czwartek. W piątek pojawi się odcinek z Veturillo. Nie, spokojnie, Veturillo będzie, bo my tam będziemy kończyć naszą tą serię jakąś tam trochę. Więc Veturillo się pojawi, a kolejny odcinek, czyli z scenariusza, pojawi się jakoś w weekend. W weekend będą ogólnie dwa odcinki z City, jeden będzie scenariusz, a drugi będzie nasza zwykła seria. Dobra, tu widzę, że trochę nam woda podskakuje i się bawi, ale sądzę, że poza tym nie powinno być jakichś dużych problemów. Dobra. Mam nadzieję, w ogóle dam taki pomysł, jakbyście przypadkiem obejrzeli ten mój film, polityczny, to żebyście mogli go, jakbyście mogli, to byście go zareklamowali, może swoim znajomym, czy komuś jeszcze. Bo chciałem, żeby trochę to się rozeszło, bo trochę przy tym filmie siedziałem i nie chciałbym, żeby on tak szybko skończył. Tu jakby ktoś się zastanawiał, czemu tak wysoko to robimy, bo po pierwsze ja mogę, to jest po pierwsze, a po drugie, właśnie się zastanawiam, czy po tej stronie na przykład robisz tylko zwykłe porty i już widzę, że trochę przekreśliliśmy to, nie, musimy to naprawić, to jest przesadziliśmy tutaj, to aż tak nie będzie wyglądać, nie, kolego, to tak, aż tak to nie, tak nie. Głupoty. Znaczy, pewnie nie głupoty, bo zacząłem trochę różne rzeczy teraz wymyślać, ale tak czy siak głupoty. Dobra, dajmy sobie teraz może trochę bardziej, no trochę brutalnie to zmieniam, ale dobra. Tutaj wody nie będzie, tak, ona nam tu zaraz wypaduje. Wypaduje, może nawet niekoniecznie wypaduje. Po prostu wypłynie. Tak. I teraz wymagany brzeg, to jest brzeg. O. Dobra, idealnie, mi tam się podoba. Dobrze, i w takim przypadku możemy postawić sobie tutaj. Wiecie, że ten statek by tutaj dopłynął. To jest najgorsze. To jest właśnie najgorsze. Dobrze, przyzwierzmy sobie trochę czas, żeby nam to tak nie pływało. Przemysł tu nam się budować. Możemy dać tutaj kolejną tą działkę przemysłu. Tak w międzyczasie, bo tutaj budujemy oczywiście dzisiaj głównie ten port. Ale żeby nam miasto tutaj nigdy nie zaczęło upadać, bo nie zbudowujemy go dzisiaj trochę tak bardzo, to macie tutaj, możecie budować dalej. Oczywiście skrzyżowania wyłączy. Tak. Tutaj ogólnie nie ma jakichś strasznych wielkich korków, ale jest to wykorzystywane tak, jakbym chciał ten węzeł. I ogólnie nie wiem, czy to też było na odcinku, tutaj jest taki malutki węzełek kolejowy. Tak, żeby nie było żadnych korków dla pociągów pasażerskich. O, proszę bardzo. Tu już jest tym naszym zygzaczkiem pięknym. No i oni bardzo polubili nasze tutaj w ogóle to. O, tu mają na przykład dużą autostradę i to im naprawdę strasznie pomaga. Bo mogą od razu tutaj jechać i wyjeżdżać, wiecie, w świat. Dobrze, a tak wracając do naszego tego. Sądzę, że wody tutaj już aż tak bardzo dużo nie ma. No, jest już lepiej. To na pewno. Na pewno jest już lepiej. Dobrze, dajmy sobie to tak tutaj. Sprawdźmy, czy może teraz jest dobrze. To nie jest tak. O, idealnie. Panie. Dobrze, i teraz tak. Stawiamy sobie, a tamte duże? Może te małe, to bardziej właśnie tam gdzieś w środku tej części, co będzie gdzieś tutaj. Tak, bo pociągi to więcej zajmują miejsca, może tak.
Dobra. To tak, to możemy w ten sposób pójść. Bym sobie jakoś to ładnie zakończył. Było. O, proszę bardzo. Tak, żeby to tak nie wyglądało, tak jakoś tak dziwnie trochę. Dobrze, i tutaj też może tak wyglądać. I jeżeli chodzi jeszcze o teren, to tu bym sobie to... O, tu wiem, że tego nie mogę niestety nic z tym zrobić, co jest naprawdę smutne, ale już nie będzie tak. Dobra. Tu. Żadnych deformacji. Dobrze, no i tak. Mam ogólnie ten port, który jest tutaj... O, jego tu nie będzie, tak? Od razu z góry mówię. On tu jest tylko chwilowo, póki jeszcze tamtego nie wybudowaliśmy. Bo tu jest po prostu, no widzicie. Tu jest taki strasznie... No tu każdy chce z tego korzystać. W ogóle tutaj nawet korzystają z tego tak, jak ja chciałem, żeby korzystali. Ale mniejsza z tym. Dobrze, zbudujmy nasz ten pierwszy. Chciałem, żeby się zmieściły dwa. Te duże po jednej stronie. Może by się udało. Dobrze, dajmy sobie trochę go, odsuńmy tutaj. Od końca, z wiadomych przyczyn. Dobra, i musimy dalej trochę to też poszerzać. Tu w ogóle będzie jakaś autostrada, by musimy puścić później. Nie wiem jeszcze, jak ją tutaj wpuścimy, ale tu musi być. No tu musi być. Innego, dzisiaj miałem casting do teatru. Znaczy takiego teatru, to takiego filmowego bardziej, ale tak czy siak casting. Fajnie, co? Dobra. Robi się ciemno. Świetnie. To mi strasznie pomaga w budowie. Dobrze, tak. Ty nie masz wody, prądu i wszystkiego, dobrze. Ja to wiem i ciebie po prostu wyłączę. Dobrze, dawaj to. A, dobra. Tutaj mogę sobie podejrzeć, jak to wspaniale wygląda. Wygląda to naprawdę wspaniale. Tak. Możemy sobie to postawić naprawdę blisko siebie. Ale tego bym nie chciał robić. Tak, chciałbym, żeby te dwa tory wjeżdżały później pod ziemię. Możemy to zrobić niby w sumie nawet tak. Albo możemy postawić wręcz przeciwnie, żeby były blisko. Nie korzystaj z tych torów? Dobra, to zastanowię się nad tym. Czy podłączyć te tory, czy nie? To jest dobre pytanie. Dobrze, no i tak, tutaj się to już na pewno kończy. Tu nawet pod ziemią jakieś te... Pod wodą jakieś są te nurty. A, bo to są w sumie trzy rzeki się nam wielkie łączą. Już nie mówiąc o tych naszych promach. O, właśnie, te promy można byłoby tu puścić. Do tych... Ej, czekajcie, to nawet nie jest głupi pomysł. Jak już budujemy te sobie nasze porty, co nie? To zamiast tego tu... Będziemy mogli postawić coś tutaj. Ej! Widzicie co? Jestem zbyt bardzo ciekawy, jakby to wyglądało. Ale jaja! Budynek pod wodą. Ej, czajcie to? To jest dopiero budynek. Tak! Oj, podoba mi się to. Ta koncepcja mi się podoba. Mógłbym to jakoś to, jakbym mógł to wcisnąć tutaj jakoś. Jest trochę to zbyt bardzo chaotyczne. Czekaj. Mam pomysł. Nie, to już mi się zbyt bardzo spodobało. Dajmy to sobie trochę w tym kierunku trochę pójdźmy. Stąd sobie zabierzmy. O, dobra. I tutaj byśmy postawili nasz ten porcik. W sensie to coś. Chcę to tutaj powstać. O, dobra, weszło. I tutaj możemy sobie to wszystko podłączać. Albo i nie, albo i tak. Most Tadeusza. Dobrze, most Tadeusza tutaj zostanie. Tylko musimy najpierw, no właśnie. Tu będzie niestety ten problem. Bo to cały czas będzie pod wodą. Jakiś wał przeciwwodny czy coś? To by się przydało. Macie. Może trochę zwolni nurt. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie mam tego pojęcia. No, jest to na pewno ciekawe. Co ja tutaj właśnie teraz zbudowałem. I na pewno teraz ci się nie topią już. To znaczy, że
To było chwilowe. Tak. To znaczy, że to po prostu było chwilowe. Dobrze, prądu wam brakuje. Prąd wam sobie tu po raz podciągniemy jakoś. Sensownie. Nie, nie, my ich podłączymy oczywiście do drogi, bo to niestety trzeba zrobić. Ale... Ech. Widzę, że tu takie problemy będą normalnie. Na porządku dziennym. Tam się... O kurczę, większa fala przyszła. Dobrze, daj, podasz. O, było. Dobra. Jest. Dobrze, mamy. Macie prąd. I ja mam idealny pomysł, co tu zrobić, żeby was nie zalewało. Możemy tu obniżyć teren. Tu będzie wielki zjazd w dół. Natomiast... Nie. Co jest? A, bo to jest szybkość. No. Tu sobie dajmy taki zakręcik. O! I tutaj musimy niestety zrobić taką trochę wysokość, żeby to omijało. To jest rzeczywiście chwilowe, bo ja tutaj się teraz bardziej tak bawię. I tutaj jakieś kamyczki można nawet poustawiać. Jakieś większe skamieniałości. O! I teraz tylko wody wam lekuje, czyli już poza za nami. Dorzut z wodą jest akurat blisko. I jeszcze z takich rzeczy ważnych to byłoby na pewno podłączenie z jakąś drogą. O! Tu widzę autostradę. Świetnie. Do autostrady można was ładnie, pięknie podpiąć. Tutaj jeszcze jedno podłączenie. I jakieś dajmy wam statki do... w sensie promy. Czyli wątpię, żeby tutaj jakikolwiek... Znaczy prąd dopłynie, ale nie wiem jak często będą kursować, bo... Widzę, że tutaj ogólnie tak... Nie wiem, czy tutaj puścić nurtem? Nie, dobra, dajmy sobie tutaj jakiś zakręcik. Okej, stąd i tutaj stąd jest ten zakręt magiczny. Możemy usunąć zakręt i puścić do... dotąd. Czemu wy nie macie prądu? A, bo miasto całe nie ma prądu. I ścieków. Nie ma ścieków, bo nie ma prądu. Tak, to przecież jedno drugie ciągnie. Na dno. Okej, okay, tego tu nie wstawimy, bo jest za duże. Oczywiście. Ale tu już się wstawi. Świetnie, proszę bardzo. Ze ściekami jakiś jest problem prawdziwy, czy... Tylko i wyłącznie prąd. Tylko i wyłącznie prąd, dobrze. Świetnie. Dobra, to teraz się tym tutaj zajmiemy. I stateczek documował. Dobra, tak czy siak na zegarku. Dobre. Okej, okay. Dobra, to się topi. Topi, nie topi. To jest w ogóle strasznie przyspieszone ten nasz czas. Tak nie powinno wyglądać. Nie, ja tego nie chcę przynosić, bo to jest już idealnie zrobione. Ja chciałem zobaczyć tutaj coś... Nie, jak ten budynek jest co chwilę nieużywany, to ja szczerze wątpię, żeby tutaj jakoś tego dużo było. Tu jeszcze z takich rzeczy, które mogą trochę pomóc, to jest na przykład, żeby tu nie było. I wszystko będzie zmuszone płynąć tędy. Tak, i to może trochę by im tu pomogło. Drugą rzeczą jest na pewno na przykład tutaj można trochę dać, powiększyć tego, bo tutaj jest ogólnie strasznie mało, ale widzę, że od drugiej strony tutaj woda atakuje. Można byłoby podciągnąć tu to trochę tego. Tak, bo pod tym w sumie nic nie ma. Z tego co widzę, pod tym jest woda. Oj. Tak, tutaj trochę gruntu. Czy teraz to wszystko wypłynie, ale za chwilę powinno być lepiej. Dobrze, wracając do tych. Kolejne trzeba wyłączyć. Nie jestem przekonany, czy dzisiaj nam się uda zrobić cały projekt tego. Ale powinno się udać. Przynajmniej tak mam nadzieję. Siła max. No, to ci będę oszczędzać. Dobrze, i tak, tutaj bym sobie zrobił od razu zakręt, jakby się udało. Czyli coś takiego. Tu. O, dobra. I wał. W sensie na brzegu. Nagany brzeg. Człowieku, tu jest brzeg, tak? Dobra, o, właśnie coś takiego idealnie mi chodziło. Czy tutaj już będziesz normalnie rozumieć, że tu jest brzeg, czy nie? Nie, chwilę jeszcze nie. Było. Dobra.
A stąd? Stąd też nie chcesz, okej. Okay. Dobra, może trzeba trochę bardziej poszerzyć to. Bo ja nie wiem. Nie wiem co. Tak, nie, powiększać. To jak dla mnie to jest coraz mniej brzegu, ale dobra. Dobrze, no i tak, stąd sobie dajmy ten mały. O maksymalnej siły, mały o maksymalnej siły, to jest naprawdę diabelstwo mocne. No i stąd tu sobie pociągnijmy tak trochę dalej. Tu damy sobie trochę tego więcej tej wody, aby mieć później jak tutaj manewrować tym całym naszym dobrobytkiem wielkim. Dobra, no i tak, tu sobie dajmy to. Nagany brzeg. Widzę, że on jednak potrzebuje trochę tego skosu. Cia. Może teraz? Tak, widzę, że tutaj teraz ta woda nam płynie. W różnych ciekawych kierunkach. Dobra, sądzę, że to już jest naprawdę tak, aż za nadto. Jesteś wyłączony, tak? Nie martw się takie rzeczy. Tu ogólnie też się zastanawiam. Tak, trzeba będzie chyba kupić ten kawałek ziemi. Zresztą nawet czekajcie. Tak, może nawet to by nie były te złe tutaj te kawałki. I byśmy sobie ładnie to podłączyli. Tak, o, ten. I to będą. I jeszcze jakiś jeden, na przykład może ten. Kto wie. Albo ten. Nie, na pewno trzeba będzie kupić ten. To jest akurat pewne. To jest 100%. Tak, to wiem akurat. To się topi, nie topi, topi, nie topi, świetnie. Bo tu jest spadek, no już. Okej, może ja bym tu im zrobił wał. Znaczy ten nabrzeże. Chwilą mogłeś. Już nie możesz? Czekaj. Po pierwsze, to linie pomocnicze wyłącz. Aha, już jest pod wodą, przyszła fala. Przyszła fala. Dobra, tutaj też nie. A teraz to wszystko już jest. Teraz to już wszystko jest pod ziemią. Może trzeba byłoby jeszcze, czekajcie. Coś takiego tutaj jeszcze dać, jakieś takie górki. No w normalnie, nie. My to sobie usuniemy zaraz. No to ja tak z tym nie będę tutaj walczyć, kurczę. Mogę dać parę górek, ale no bez przesady. Dobrze, nie. Bo odchodzimy od tego, co jest nieważne, a powinniśmy się tym zajmować. Czy ja mogę to... Czy jak ja bym teraz przesunął? Aha, to... Widzę, że te 18 tysięcy i tak nie mogę. Świetnie. Przenieś. Tak trochę na tej górce jakieś tu mi się zrobiło, ja bym nie chciał tej górki. O, tutaj się robi, tu się nie robi. Cały czas się robi. No dobra, no cóż. Tak już najwyraźniej musi tutaj dobyć. Mogę po prostu podnieść tutaj ten teren do wyższego poziomu. A, może to jest lepszy pomysł. Już nie będę z wami walczyć. Macie, wygraliście. Cieszycie się? Tak? Cieszysz się? Bardzo? Świetnie. Dobra. Tutaj. Dobra, nawet aż tak źle nie jest. Dobrze, a wracając do naszego planowania. Kolejną rzeczą, te nasze porty nieszczęsne. To byłyby tutaj... Właśnie nie wiem, czy dać tutaj kolejne te takie duże. Ale nie, duży naprzeciwko dużych, chociaż czekaj. Może to nie byłby taki głupi pomysł. Że on sobie taki wziął, o. Ja go teraz tylko wziąłem do planowania. Ej, czekaj, to nie byłoby... O kurde. Ale by to było... Nie chcę też całej rzeki tu wziąć, ale... Ale to byłoby niezłe. Tak? Rozumiem się, to byłoby niezłe. A ja lubię rzeczy niezłe. Dobrze, dajmy sobie tutaj ten. Teraz nam to wszystko wypłynie, ale póki nam to nie wypływa, mogę sobie tutaj trochę wziąć naszego terenu. Zaraz zobaczymy, czy to by wyglądało jako tako.
Chodzi mi się trochę tyle, czy ta ziemia też. Okej, okay, dobra, to tak na pewno powinno wyglądać. Tylko to mi się nie chce zbudować. Mogę tutaj jeszcze trochę tego wziąć. Skubnąć. Znając z takimi faldami też się nie robi. Nie robi się to takie proste też, nie wiem. Dobra. Coś takiego. Cały czas nie chcę. Ciekawe co, czemu. Tak w ogóle to teraz wyłączyło się coś. Ej. A, bo tu jest cały czas woda pod spodem chyba, tak? Nie. Co? Czekaj. O, dobra, teraz już można. To była chwila czekania. Dobra. O, i robi się już noc. Świetnie. Dobra, to tak. Tu sobie przesuniemy do jakiegoś takiego momentu. I tutaj będzie zakręcik. Tak. O, zakręcik. Czekaj, bo tu niestety będzie to trochę grubsza część. Tu ogólnie tam rzekę, nie wiem, czy jakoś nie przekierujemy trochę w bok. Bo tu strasznie teraz skupujemy, co nie? Widzicie już to? O, teraz to dopiero... Nie, my to skopiemy. Jasne. I co jeszcze? Jak chcesz się mnie skopać, jak to masz dziewię? Tu będzie nasze jakieś hula-kula czy coś. Chociaż wiecie co, tak daleko hula-kula? Wiecie w ogóle co to jest hula-kula, bo nie wiem. Mam nadzieję. Taki park rozrywki. Nie, to park rozrywki dajmy sobie tutaj gdzieś trochę w centrum miasta. Na pewno go jakiegoś będziemy chcieli je zrobić. Dobrze, tak. Okej. To wiecie co, ja bym mógł robić... O, pod ziemią, tak, w wodzie. To aż tak tego bardzo nie widać. Dobrze, świetnie. Świetnie, że mam full tego. Dobra. No i jeszcze raz. Proszę o wydobnienie tego takiego poziomu. Teraz najlepsze. Tutaj będzie to się tak łączyć. O, proszę bardzo. I tutaj sobie musimy zmniejszyć to. Niestety. Tu mi się trochę to zniekształciło. Dobrze, no i tak, tutaj są nasze te porty. A, tutaj pod portami, tak, widzę, że są jakieś dziwne historie, dziwne treści, ale dobra. Dobra, tutaj. No i tutaj sobie musimy wyrównać to całe. I tak, tu tego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie możemy kręcić, tak? Tak, bo tutaj, tu chyba za daleko trochę wyjechaliśmy. Z tym, może. Ej, ty. To nie tak miało wyglądać. Może jakoś tak? Dobra, póki co, dajmy temu trochę czasu, to musi się zluzować. Dobra, 29 minuta. Ja raczej wątpię, że nam się udało zrobić to wszystko w jeden odcinek, więc... Więc no cóż. Właśnie, daliśmy sobie trochę sobie tej dzielnicy i dzielnica się rozbudowywała, fajnie. Dobrze. Tu sobie dajmy tak, bo ona tutaj się będzie ta nasza dzielnica na ropę ciągnąć dalej, więc rozdajmy. Nie wiem, tutaj jest jakiś kamyczek. No i oczywiście nasz... Co by tu dużo nie mówić. Centrum. To jest całkowicie centrum. Zastanawiam się, czy tu później jakoś nie zmienić trochę tej jeszcze trajektorii do dróg, bo to się będzie w końcu... Jak tak dalej pójdzie to korkować bardziej. Dobrze, pieniądze są produkowane. Są produkowane pieniądze. Świetnie. Dajmy sobie tutaj trochę jeszcze naszych sklepików. Znaczy nie sklepików. Trochę ropy, no i oczywiście światła wyłącz. Jak tam? Powoła jednostkę powodziową. Nie będę żadnej jednostki powodziowej, tylko po prostu to wzburzę, tak. Są prostsze metody. Ale widzę, że korzystali z tego. No cóż. No cóż. Nie dzisiaj. Kiedy indziej. Po drugiej stronie będzie taki port, gdzie będziecie mogli z tego korzystać bardziej. Dobra, to sobie zrównajmy z ziemią, bo to mi w ogóle nie... Takie trochę to było takie bardziej do zabawy, co nie? A, to są te... Coś już pływało. A, trzeba mnie wyłączyć, żeby tutaj nic nie pływało.
A, przypłynął. Pana to. Przypłynął. Ciach. Dobra, no i to trzeba byłoby wybuchnąć. Wow. Ej, on już tym mógłby dotycznie nie wypłynąć, bo jest... Bo widzieliście, co jest. Bo jest tutaj wielki port. Znaczy, port ogólnie miał być trochę bardziej cofnięty w ląd. Ale tu obawiałbym się, że... No wiadomo, co by się wydarzyło, więc... Jest jak jest, tak? Tak to skromnie powiem. Okej, on tak trochę się dziwnie skręciło. O, dobra. I stąd... stąd... Małym... sobie tutaj wykręcimy. Dobra, tak. Dobra, to sobie już zostawimy. Policję. Dam wam podłączenie. Na czystej satysfakcji, żebyście mi tutaj po prostu nie zrzędzili, że macie jakieś problemy. Tak, ale nic więcej. Nie myślcie o w ogóle jakichkolwiek więcej przywilejach, czy cokolwiek. Macie już bardzo podłączenie do drogi. Cieszcie się. Cieszcie się, bo się zlitowałem nad wami. Tak, tu w ogóle jakiś ten... większy podcik damy, ale to już... nie tutaj, tylko przy tym bardziej turystycznym. I nie wiem właśnie, czy... Bo tak... To jest strasznie duży port, jak mogliście zauważyć na załączonym obrazku. I tu mi się na to nie chce jakoś postawić strasznie. Tak, może tutaj jest trochę teren bardzo... Nie, teren jest dobry. To co ma być? Może tu trochę zbyt bardzo zjechałem w tych miejscach. Może? Kto wie? Dobrze, zobaczmy, czy to będziemy ten sam problem. Tak. No bo ja nie wiem, czemu to jest spowodowane, ale tu... Nie, to nie jest to. Ten też. Powiem to w skrócie, że mi to się naprawdę nie podoba. Co to ma w ogóle być? Okej, zobaczmy, jaka jest różnica między tym a tym. Tu jest więcej miejsca, ale tutaj też jest więcej miejsca i to nic nie daje. Nie wiem, teraz to naprawdę się... Nie wiem, o co chodzi. Mogę tu sobie naprawdę coś takiego zabić i to chyba nic nie da. Zwolnijmy czas. O, było. Dobra, teraz już jest tego trochę więcej. A, dlatego nie chcesz. Za blisko są. Zobaczcie na to. A to jakim cudem to weszło? Przecież widziałem. To jest po prostu... To trochę mi popsuło plany. A nawet taki zwykły? Kurde. Zobaczcie, musi to być jeszcze większe. Znaczy, no ja powiem tak, musi być większe, dobra, to będzie większe, tak? Ale sądzimy naprawdę, że to już nie wystarczy. Ale nie, dobra, nie, to nie. Musimy iść dalej. Brnąć dalej tą farsą. Proszę bardzo. Idziemy tędy. Dobra. Za dużo ziemi. Dobra, za dużo ziemi, to ci zrobię jakąś górkę. Masz tutaj. Sium. Pana to. Nie, górki to będzie tutaj gdzieś. Tak, tutaj coś mam na postaci. Dobra, jest, proszę bardzo, już powinno być lepiej. Dalej. Nie aż tak dużym. I to średnim bardziej. Pędzlami jedziemy sobie dalej, tutaj, w tym kierunku. Siła coś jest jakieś to powolne trochę, ale dobra. Powinno to szybciej tutaj wszystko iść. Tak, to ogólnie nie wiem, czy trochę za mało wody jest ma teraz. Dlatego teraz tak wolno idzie. No, mniejsza z tym, mnie to nie obchodzi. Tak, ma iść. Dobrze, nie, jest źle.
No i stąd prosiłbym o podłączenie na maksa. Nie chcesz na maksa, to ja zaraz powiem, że ty będziesz chcieć na maksa. O, dobra, jest szerzej, jest szerzej. Teraz powinno już ci. Teraz już nie powinniśmy problemów. A jednak masz. Trzeba jeszcze to. Dobra, dałem ci jeszcze trochę. To teraz już. Jeszcze? Co? Dobrze, dajmy sobie może po kawałku. A, bo tu może jeszcze adaptowało, że to w ogóle jest jakikolwiek teren zdatny po odbudowę, może tak. Dobrze, dajmy sobie. Wymagany brzeg. Woda wydwała. No tak. Dobrze, tu sobie dajmy zakręcik. Tutaj. I tu z powrotem. Nie, aż tak wąskie to nie będzie. Czekaj, tak z ciekawości by wyglądało. He. Nie, tak nie będzie wyglądać. Ja to wyburzę razem. Żebyście wam nie mieszało to w głowie. Dobrze, na zagadku jest 37 minut. Kurczę, ten odcinek naprawdę jest długi. I jest i tak źle. Kurde. Ja już rozumiem, czemu oni to wszyscy robią z anarchią. Bo to się inaczej nie da. Ja już sobie prawie pół rzeki wydwałem na to. No nie wiem, co zrobić w takim wypadku. Chciałem, żeby to wszystko ładnie wyglądało, co nie? Chciałem zrobić po tej stronie te jeszcze takie te właśnie te tutaj. Dwa może takie mniejsze, albo tutaj jeden taki, o, coś takiego tutaj jeden. A poza tym dwa takie tu duże, co nie? I tutaj chciałem postawić o te handlowe, znaczy w sensie nie handlowe, turystyczne. Jakiś może jeden i przesiadkowy jeden. Tak, żeby już coś było, bo tutaj to zanim się pojawi, to wiecie. Nie wiadomo, ale widzę, że jest problem. Dobrze, jest problem. Na problem jest zawsze rozwiązanie. Ja oczywiście znajduję na to w miarę szybko. Zetknijmy sobie jeszcze raz. Dobrze. Nie chcesz podobrać ci? To ja to sobie zrobię po swojemu. Zaraz, żeby nie było, że... Proszę bardzo. Lecimy. Sobie zwężymy tam ten kanał, tak? A tutaj będą statki pływać. Będzie więcej miejsca przekazu. Tu będzie po prostu autostrada. Tak, tutaj trochę przesadziłem, to żeby nie było... Tu przesadziłem, ale to w dwie strony proces. Dobra. Tak, nigdy więcej takich rzeczy nie rób maksymalnym pędzlem. Zapamiętaj. To trzeba zapamiętać po prostu. Dobrze, no i tak, bierzemy sobie stąd. No i lecimy po kolei. Może przesadziłem trochę. Dobra, ale dotąd mogłoby się już udać. Tak, idzie i woda się tak naprawdę tutaj rozlała, że tak, te pompiarki na pewno teraz ruszyły. W ogóle gdzie sobie jest najbliższa ta stacja od pompiarek w naszym mieście? Chyba tutaj. Jednak w użyciu. Co? Tam się wszystko topi. Okej. Mamy was gdzieś w rajerzy. Dobrze, jakby coś, bo mamy 40 minut na odcinka. Ja to kończę to tutaj, tą część i będziemy kończyć. Ale nie będę robić już żadnych timelapsów, przyspieszmy sobie czas tutaj, bo po prostu nie chcę, tak? To na przykład nam się strasznie dobrze spisuje. Tu strasznie nam się wydało, kurde. Kurde. To mogę wyburzyć, bo tego tu nie będzie w sumie. Tak. Dobra. I może jakoś... Nie, tutaj to też można wyburzyć. O. Mam nadzieję, żeby to by szybko spłynęło, bo to... Nie chcę... O. Dobra. Idzie. Zwolnijmy czas. I tak, czy tutaj już jest to brzeg jako...
To już tak, to już istnieje jako brzeg. Dobrze, świetnie. Stąd pociągnij tutaj. To miejsce jest już zajęte, a wszystko możesz. Nie gadaj, że za blisko jest tego. Tak. Za blisko. Także jakbyśmy wyłączyli siatkę, bo siatkę nas tutaj ściąga. I tylko w ramach tego. To już jest zajęte, okej, okay, czyli tak nie możemy. A czy tu jest zajęte? Okej, okay, dobra, zobaczcie, tu nie jest zajęte, możemy to zrobić w ten sposób. Bingo. Tylko tak. Tutaj trzeba poczekać, aż to by uznało za brzeg. Ale na razie nie chcę. I nie wiem, czy się zapowiada, bo tutaj trochę to nie jest brzeg. Tu w ogóle nie ma wody. To jest najgorsze raczej. Tu jak nie ma wody, to nie będzie chciało w ogóle tutaj postać. O, o, było, było, było. Na, na. Wiesz co, weźmy nie denerwuj po prostu, tak? Może teraz trochę przesadziłem, ale i tutaj też. Tu ogólnie zobaczcie, w ogóle jakoś tam woda tutaj. Nie, tak w ogóle, to czekajcie. Ja wiem, że odcinek naprawdę już długo trwa. Bo trwa długo. Ale co się teraz dzieje z wodą? Tu wszystko wypływa, zobaczcie, tak. Jakoś będziemy mogli się je zrobić. Nie wiem, może tego nie będziemy zamykać później. I po prostu będzie woda przepływała przez to? O, może to jest jakiś pomysł. Tak, bo zobaczcie, to wszystko wysycha mi teraz, kurde. Dobrze, nie, 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 tak nie ma, to nie ma takiej prawa, żeby wyschło mi tutaj. Macie. Wodę mi tu dawać. Dawać mi to wodę. Macie. Też bardzo. Prądu chyba nie potrzebujecie. Źleć. Jak potrzebujecie, to macie tu wiatr, proszę bardzo. I ciągnij mnie to, ciągnij mnie tu, no normalnie. Prąd zaraz będzie. Ej no. Tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Serio, za mało prądu produkujesz? Tu jest najmniejszy prąd. Żeby... pociągnąć? Nie, dobra. Funkcjonują, coś tak nie za bardzo mi to funkcjonuje. Mogę ścieki wylewać, żeby tu mi była woda, czy co? Tego się nie spodziewałem, jakoś wcześniej nie było takich problemów. Dobra, jednak będzie temnoc. Ja spróbuję coś z tym teraz zrobić. To jest jeden z krótszych timelapsów, jakim zrobiłem na tym kanale. Trzeba było po prostu obniżyć ten tutaj, po prostu było za wysoko był ten posadzony. A ja już się mogłem powściekać tutaj normalnie. Dobrze, no to chociaż jako tą wyspę możemy też kiedyś się zdarzyć później. Ale to będzie kiedy indziej później. Dobrze, to tak, dajmy sobie tutaj, że tutaj sobie to nam skręci, co nie? Ten odcinek na pewno będzie długi. A ja go muszę jeszcze dzisiaj zrenderować. O kurczę. Zapowiada się ciekawy wieczorek. Naprawdę ciekawy wieczorek. Dobrze, czy to mi się tutaj już teraz powinno się udać? Dobra. I tak, tutaj jest pomysł. Ja ogólnie dzisiaj poustawiam te wszystkie budynki. O, właśnie, żeby to tutaj tak ładnie wrzucić. I stąd. I jeszcze może taki kawałek. Czekaj, bo tu mi się obniża teren. A ja nie lubię, jak mi się tu obniża teren. O, dobra, stąd. Dotąd. Dobra, wygląda całkiem. Dobra. Stąd. Tam się zaokrągli to już później. O. I stąd już sobie zrobimy po prostu zakręcić, co nie? Czyli tak.
Tak. I tak. Tak, aby jakby coś nam tutaj jakaś straszna woda nie wpływała. Dobra, to mamy. I tutaj musimy oczywiście wyrównać teren jeszcze wody. Tak jakby co. Czyli tutaj się to ciągnie wszystko w te. Ta jasne. Aj, ojej. Trochę przesadziłem. Dobra. A, mniejsza z tym, że tutaj przesadziłem. I tutaj oczywiście też. Tak. Dobrze, no i tak, postawmy sobie nasze budynki i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Ja już z góry mówię. Ten pod jest naprawdę jakimś cudem postawiony. Zobaczcie, jak on jest bardzo na granicy. To jest najbardziej wysunięty budynek w naszej grze. Będzie tutaj chyba. No i tak, tutaj... Dobrze. Ponieważ... Nie... Dobrze, ja dla was robię ankietę specjalnie dla was, bo sądzę, że może oglądaliście do końca. Może. Jest dla was teraz ankieta, powinna się wam pojawić. Mamy którą minutę według mojego zegarka? 48, dobra. Czyli macie coś koło 40, 45 czy coś takiego. Tutaj budujemy. Raz, dwa takie porty, huby przeładunkowe, bądź, macie tam trzy opcje. Budujemy to. Porty towarowe, raz, dwa, trzy, cztery porty towarowe. Nie, raczej trzy, pewnie nie cztery. Czy budujemy po prostu tutaj te cztery, czy tam trzy. Tutaj po kolei, pewnie trzy by się zmieściły max, bo tutaj widzę, że ta nitka mi się w końcu wejdzie. I tutaj sobie budujemy te. Dobrze, no i to jest do was pytanie. Oczywiście jak byłyby to te, znaczy w sensie te tutaj, to jest jako ten port. Także to jest port towarowy, a to jest hub przeładunkowy. Hub przeładunkowy ma tory, tylko i wyłącznie on. Jeżeli wybierzecie, to tutaj, jeżeli byście wybrali te dla pasażerów, to tutaj było po prostu podłączenie do tego. Natomiast póki co mamy i tylko i wyłącznie to tutaj. Dzisiaj powalczyliśmy z tym tutaj, to będzie naprawdę wielki port, jak nam się uda. Niezależnie od tego, czy będzie na jedno, czy na drugo i tak dalej. I sobie podłączmy w celach już końcowych po prostu to do reszty świata. Tak, żeby tutaj nasze te magiczne służby, które chcą tutaj jechać, nie wiadomo po co, miały jakikolwiek dostęp. Dobrze, no i tak. Do miasta pewnie ktoś tam jedzie. O! Jedzie, zobaczcie jednak ktoś. Jednak coś tutaj jedzie. No, do miasta zresztą również. Z zagranicy nawet jadą. Znaczy w sensie za miasta. Jadą tutaj. Tu wjeżdżają? Ojejku. Zobaczcie, jadą tutaj. Albo później tu wyjechać i wyjechać. Trzeba naprawdę będzie coś pomyśleć nad tym systemem tutaj naszym w mieście. Natomiast jeśli wam się podobało, ja swoje sobie będę kończyć, więc jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Tu widzę, że się coś zaczęło działać, a ja wyłączyłem. No. Tu kiedyś ten dworzec zdobę, tak? Jakby coś, kiedyś go zdobę. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, no to możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na moim kanale, jak będę kończyć ten wielki port tutaj. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, tutaj się to będzie rozwijać. A tu mamy naszą szczelistą górę, którą trzeba będzie trochę przebudować, że będziemy w końcu się nim zajmować bardziej w celach realnych niż takich, co tutaj mamy teraz. Także do zobaczenia. Cześć!